Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podręczniku Blogera i w dzisiejszym odcinku powiem Ci, w jaki sposób być efektywnym, kiedy pracujesz dla siebie. W szczególności, kiedy nie masz terminów, które cię ścigają, kiedy Twoja praca jest kreatywna i sam musisz siebie zmotywować do roboty. OK, wymienię pięć takich elementów, które dla mnie się sprawdzają, które wprowadzają mnie w stan flow, gdzie po prostu realizuję jedno zadanie za drugim i jestem bardzo efektywny. Pierwszy punkt to krótkoterminowe nagrody, czyli coś, co daje mi uczucie zrealizowania zadania w krótkim terminie. I dość niedawno natrafiłem na taką aplikację grywalizacyjną, gdzie stworzyłem swoją postać i za każde wykonanie wykonane Zadanie, dostaję e, doświadczenie oraz punkty, za które potem mogę sobie kupować zbroję, mogę kupować miecz, czy odblokowuję jakieś nowe opcje. Sam tworzę sobie listę zadań i za każde ukończone zadanie ustawiam, jaki ono ma poziom trudności. I kiedy ukończę zadanie, przesuwam w prawo, naciskam zadanie ukończone i na przykład dostaję 70 punktów to jest naprawdę bardzo ciekawa i fajna aplikacja polecam ok dwa binaural sounds czyli to są dźwięki które mają delikatnie różną częstotliwość w lewej jak i w prawej słuchawce co wprowadza twój mózg w taki stan skupienia i są różne binaural sounds ja najczęściej pracuję do to się nazywa um, magnetic minds kwantowe skupienie o częstotliwości. 13 Hz. Link poniżej. E, wiem, że te dźwięki nie na każdego wpływają. E, ja słuchając ich potrafię się bardzo dobrze skupić. Trzecim punktem jest stoper. I ja korzystam z tomato timer, tam sobie ustawiam 20 minut, 25 minut daję start i przez te 25 minut pracuję nieprzerwanie. E, nie rozpraszam się, chowam telefon, jeżeli nie potrzebuję go do pracy, i to bardzo wpływa na efektywność mojej pracy. Cztery to metoda małych kroczków, czyli zadanie rozbijam sobie na bardzo dużo małych kroków i skupiam się na tym, żeby zrealizować każdy krok po kolei. Nie myślę o tym, że o kurde, mam zadanie, które będę realizował przez dwa tygodnie i ono mnie po prostu przytłacza. Rozbijam sobie to na bardzo małe zadania w stylu, zacznij pisać. Napisz pierwsze słowo scenariusza albo przygotuj sobie kamerę i oświetlenie. Często właśnie, jeżeli nie potrafię w ogóle się zabrać do roboty, to Włączam sobie te binaural sounds, włączam stopper i siadam do takich bardzo, bardzo prostych zadań w stylu: e, przygotuj sobie biurko, e, otwórz zeszyt, wejdź na taką i taką stronę. I po, po dwóch minutach wykonywania tych bardzo prostych zadań, już jestem w takim stanie, gdzie potrafię się bardzo dobrze skupić i zaczynam być efektywny. Ok, a ostatni punkt, piąty, to myślenie o swoich celach. Ja osobiście często tak mam, że na przykład wieczorem e, chcę zdobyć e, cały świat i jeszcze mam milion rzeczy, które bym chciał zrealizować, a rano e, budzę się i o tym już nie pamiętam. Dlatego biorę sobie dziennik, biorę długopis, e, jeszcze raz e, przechodzę przez plany na ten dzień oraz myślę też o tym, co ja jeszcze chcę zrealizować, nie tylko o tym projekcie, którym teraz się zajmuję, ale o wszystkich innych projektach, które jeszcze chciałbym zrobić. I to daje mi takie uczucie cholera jest jeszcze tyle rzeczy, które chciałbym zrobić, muszę się pospieszyć. Czasami nawet chcę pośpieszyć się z obecnym projektem, tylko po to, żeby móc zacząć kolejny. I może bez sensu to brzmi, ale sprawia, że działam. Okay, dzięki, powiedz mi z jakich metod Ty korzystasz, które z tych metod, e, o których powiedziałem, sprawdzają się dla Ciebie. Subskrybuj ten kanał i daj lajka. Dzięki.